Szanowni Państwo, w Prawie i Sprawiedliwości zachodzą zmiany, zmiany w strukturze organizacyjnej Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym poinformować, że pojawiła się nowa komórka, bardzo ważna w strukturze, Zarząd Wojewódzki. Zarząd Wojewódzki w tej chwili składa się ze wszystkich parlamentarzystów z województwa wielkopolskiego. Na jego czele stanął minister, poseł na Sejm Zbigniew Hoffman, a ja, jak i inni posłowie z naszego regionu, jesteśmy w tym zarządzie i w nim funkcjonujemy. I ten zarząd będzie kreował politykę Prawa i Sprawiedliwości na cały region Wielkopolski, na całe województwo wielkopolskie. Jednocześnie pojawiają się też zmiany, jeśli chodzi o niższe struktury. Będą powołani wiceprezesi struktur, którzy będą stali na czele zarządów obejmujących rejon okręgów wyborczych. To jeszcze się nie stało, ale stanie się niebawem. Ja w tych dniach otrzymałem dokument, który upoważnia mnie do tego, abym pełnił funkcję pełnomocnika Prawa i Sprawiedliwości na powiat turecki. To jest ten dokument podpisany przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, te wszystkie działania zmierzają ku temu, abyśmy jak najlepiej przygotowali się do wyborów samorządowych, które są tuż przed nami. Wiosną w tego roku będą się odbywać. Już w tej chwili podajemy kandydatów do sejmików wojewódzkich. To najbardziej polityczne głosowanie w wyborach samorządowych. Tych kandydatów podajemy w tej chwili, ale oczywiście przygotowujemy nasze struktury lokalne do wyborów samorządowych. Będziemy chcieli, aby w powiatach subregionu konińskiego utrzymać, a nawet poprawić dotychczasowy stan posiadania. I tak będzie w Turku. Będziemy walczyć o to, aby mieć starostę i zarząd, większość w zarządzie powiatu i rady powiatu tureckiego. Bardzo pilnie do tego się przygotowujemy. Jak Państwu wiadomo, ze względu na migrację mieszkańców, obywateli, zmieniły się okręgi wyborcze w powiecie tureckim. No więc my przygotowujemy listy już pod te nowe okręgi. Takim nowym jest pojawienie się okręgu wyborczego obejmującego gminę Turek, gdzie liczba mieszkańców bardzo się zwiększyła, a kolejnym okręgiem będzie duży okręg składający się z gmin Władysławów, Brudzew, Przykona i Dobra. Będzie to okręg sześciomandatowy. Poza tym pozostałe okręgi pozostają bez zmian, czyli gmina Tuliszków będzie kolejnym okręgiem, gmina Malanów z Kawęczynem kolejnym okręgiem, no i oczywiście miasto Turek. Szanowni Państwo, przygotowujemy się też do wyborów w poszczególnych gminach powiatu tureckiego. Ja jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości jestem zobowiązany do tego, aby do tych wyborów przygotować naszą strukturę jak najlepiej. Przy czym jeśli chodzi o wybory do gmin, będziemy tutaj wystawiać swoich kandydatów w różnych konfiguracjach, albo będą to wprost Komitety Prawa i Sprawiedliwości, albo też komitety poszczególnych kandydatów, bądź komitety łączone z innymi organizacjami. Zależy nam na mieście Turek. Powalczymy o burmistrza miasta Turek. Uważamy, że w Turku potrzebna jest zmiana. Niewiele się tutaj dzieje. To miasto stanęło
w miejscu. Wszystkie inwestycje, które w ostatnim czasie, oprócz jednej, o której powiem za chwilę, wszystkie inwestycje, duże inwestycje, które zostały tu przeprowadzone, to inwestycje oparte na działalności radnych miasta Turku, skupionych w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, które współpracowały ze mną, współpracowały z rządem Prawa i Sprawiedliwości, i to są inwestycje z Polskiego Ładu, takie jak budowa dróg, przebudowa deptaku 650-lecia w Turku, czy też na Osiedlu Wyzwolenia budowa bloków mieszkalnych dla mieszkańców Turku. Oczywiście ogrom inwestycji na terenie miasta Turku to inwestycje prowadzone przez powiat turecki, starostę Dariusza Kałużnego, który bardzo, bardzo przyczynił się do tego, aby te inwestycje tutaj były realizowane. Tak więc będziemy walczyć o to, aby zmienić burmistrza miasta Turku. Już dziś zachęcam wszystkich działaczy Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich naszych sympatyków, ale także wszystkich mieszkańców powiatu tureckiego, miasta Turku, do zaangażowania się w wybory samorządowe. To są bardzo ważne wybory. Od nas tylko zależy, kto będzie rządził naszą gminą, kto będzie miał władzę w naszym powiecie czy w naszym województwie. Jesteśmy otwarci na współpracę także z innymi komitetami, z osobami indywidualnymi, bo taki charakter też mają wybory samorządowe. Kto tylko chciałby z nami współpracować, będzie to możliwe. Ja jako pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na powiat turecki będę starał się doprowadzić do tego, aby wyjść w wyborach samorządowych silną drużyną, tak aby mogła ona uzyskać jak najlepszy wynik, abyśmy mieli władzę czy uczestniczyli we władzy w większości gmin i w powiecie tureckim. Szanowni Państwo, to wielkie zadanie, wielkie wyzwanie. Mamy tu już swoje doświadczenia. Wiem, bo startowaliśmy w wyborach wielokrotnie z sukcesami. Wiem, że będzie nam trudno, bo jak wiadomo, władza w Polsce się zmieniła. Podejmuje się działań bezwzględnych, wyrzucani są ludzie z pracy, a to wszystko jeszcze przed nami. Idą tak zwane nowe porządki. Niestety z demokracją, z wolnością słowa, w ogóle z wolnością nie mają one nic wspólnego i będziemy musieli się z tym problemem zmierzyć. Najlepszym przykładem nawet w naszym regionie jest afera wiatrakowa, której bohaterką jest obecna pani minister klimatu, pani poseł Henning-Kloska. To jest najlepszy przykład na działanie nowej władzy. Niezależnie od tych wszystkich spraw przygotowujemy się do wyborów samorządowych, do tego, aby w poszczególnych radach poszczególnych samorządów mieć swoich radnych, aby mieć swoich burmistrzów, swojego starostę, bo to jest bardzo ważne. W ten sposób możemy budować naszą ojczyznę, także te nasze ojczyzny małe, gminne, powiatowe i właściwy sposób służyć naszym mieszkańcom, naszym rodakom. Wielkopolska.